Jesteś w formie jutro walczyńskim? A, z Czarnym. Nawet nie pamiętam jego imienia, jakiś tam Miux, czy jakiś. Do porozumienia doszliśmy tutaj z chicagowskim promoterem Bobby Hitsem, aby w następnych miesiącach Czarny mi wrzucał do ringu, a ja mam wchodzić i bić. Po uszy, wiesz, duży problem, dużo ludzi umiera na ulicy w tej chwili, w Kanadzie, w Ameryce. Główną przyczyną fentanyl, jakaś tam chemia, nie? Jakiś zastępny narkotyk, fentanyl. Kto ten fentanyl dorzuca, no? A wiecie, ty, a wiesz, że mnie skuli? Ja myślę, że to by była walka, no nie na najwyższym poziomie bokserskim, no trzeba powiedzieć, że tak, Najman 38 lat, Binkowski 42, nie należą do najwyższej półki bokserskiej, ale to mógłby być ciekawy pojedynek, tak jak nie do najwyższej półki w KSW należą Popek i Oświeciński, a walka była znakomita i ta walka Najmana z Binkowskim byłaby ciekawa, natomiast i na pewno by wzbudziła duże zainteresowanie, bo Binkowski to jest mistrz reklamy, no, mistrz tekstów w internecie, no, wspaniały facet, ja go uwielbiam, jak on zapowiadał, że wyśle Cieślaka do szkoły, kupi mu na drogę jeszcze kredki, no i skończyło się tym, że Cieślak mu zafundował kredki. No super gościu, no, nie wiem, czy dojdzie do tej walki. No nie byłby to najwyższy poziom sportowy, ale myślę, że by było duże zainteresowanie. Orway! Ty, nie wiem, 350 funtów, bum, poszedł, nie? Widzę na niego, mówię, grubasku, mówię, co się z tobą stało? Ze szkoły takie nie byłeś. Ale już się widzimy na te 5 minut, bo teraz mam pociąg dalej na przez Polskę. Mówię ci na serio. Ile ma być? 6 rund? 3. A ty myślisz, że ty ten? Jest? Jak powiem? Ja myślę, że nie będzie 6 rund. Ja nie myślę, że jesteś za tłusty. Jesteś za tłusty. To śmieszne? No. I rozdaję im po tym. Sporo, nie dużo, ale sporo jest takich kobiet, że daję im pięknego. Jak to? Narcyzy? Czy? To są chyba gerbery. Gerbery. Pięknego gerbera daje pani. A ty chcesz, żebyś filmował to teraz? No dobra, to i dawaj. Część z nich, duża część nie chce przyjąć. Ty, takie oburzone. Co ty gadasz? Przecież ty nie chłopak jesteś. Ta, ale, nie, ale ty, ja mówię, ja nie chcę pieniędzy albo coś. Jako, ja to kupiłem na moje ten, ja tylko ten. No dawaj, to dawaj jakąś ofiarę. Czekaj, którą? Poczekaj, dawaj jakąś dobrą. Ta pani może. Tutaj. Dawaj tą blondynkę przetakuj w okularach. Którą? Tą blondynkę, co tutaj, taką wysoką. Ta wysoka? No. Dobrze. Zagrywasz to dalej? Murda, słuchaj to, słuchaj, słyszałeś to. Dziękuję. Orway! Ale nie dzisiaj. Wystarczy przy mnie. Także my się, ja się odłączam z głosem, ale tego. Słuchajcie, jak to się dzieje teraz, nie? Hello, how are you? Hi. Hi. My name is good looking Binkowski. And there's a warrant from Canada. Why? So I'd like to come in. You know, what was your first name again? Artur. Binkowski. Orway! To jest ciężka nuta, nie? Ja to mogę zrobić, ale nie tu. Teraz ludzie się patrzą. Rozszumiały się wierzby płaczące. Rozpłakała się dziewczyna w głos. I podniosła swe oczy błyszczące na chłopaków, którzy szli za kar, rozumiesz? Orły! Dobra, siwy, nie bądź taki delikatny. Jeżeli orły białe, kurwa, do ciebie dzwonią, to na pewno w dobrych intencjach, z pozytywną energią, nie? Żeby ci tam ubliżyć, albo... Adasie, manko, Binkowski. Cześć, morda, co porabiasz? Wszystko w porządku? Tak, no. Spoko, ja tutaj z kilkoma moimi ziomkami jesteśmy. Wszystko ten, no i nic. I wszyscy cię pozdrawiają.
i chcą wiedzieć, jak się czujesz, tylko dzwonię, tak, ja też osobiście dzwonię, żeby się spytać, jak się czuję. Wszystko okej? Okay? Tak, no, super, jak dzwonisz. No, bo miałeś tą walkę, nie? Tak, no. Mordek, kiedy to było? Tydzień temu? Bo ja w pudle teraz siedziałem, nie? Orłej! Zdrawiam. Co z tym koniem? Piotruś, to jest to pytanie. Co z tym koniem? Okej, okay, i żeby według ciebie, ile głosów trzeba zebrać, żeby wygrać burmistrza? Z tych 10 tysięcy, co chodzi, ile żeby zagłosowało? Nie, no to zgrany, to jak ktoś będzie miał 4 tysiące głosów, to wygrywa. A co myślisz, żeby zrobić tak, nie teraz, ale za rok, żeby Binkowski ten skoczył na burmistrza? Powiedz mi ten, a co, za 5 lat na burmistrza? Co myślisz? Tak. Ty, ale ty robisz kampanię, a ja w tym uczestniczę. Orłej! Ale ponoć ten koń w tej stajni tam, na tej kadrze, on ponoć do dzisiaj nie może ustać na własnych nogach. On był tak przetarmoszony, tak. On do dzisiaj ma trudności, duże problemy z powstaniem. Duże problemy. Orłej! Orłej, Bortki. Ja to prześlę. Chcecie zobaczyć, jak predator wygląda? Szarik, popatrz się w oczy. Szarik. A, jesteś. Napiszcie mi jakieś pytanie albo dwa, bo ja nie będę się ten... Co? O koniu nic nie będziemy o koniu bójć. Do zimnocha, mówiłem. Koński temat mnie nie interesuje. Zimnoch zna odpowiedź na to pytanie. Męczmy Zimnocha. O, zajebiście. Dzięki, Pawcio, że żeby to dotarło, że tylko nie ode mnie, kurwa. Te, jeżeli chodzi o końską aferę Horse Gate, kurwa, do Zimnocha. Do Zimnocha. Orłej! Musi krzyknąć Tarzan, musi krzyknąć. Jeżeli nie krzyknie, to nie jesteś Tarzanem, a ja jestem. Ja jestem Mordki, kurwa, bo ja jestem Tarzanem. Dobra, spoko, nieważne. Wait. Albo 15 minut w środku i reszta na treningu na zewnątrz. Tarcza z trenerem. Widziałeś Ricky. Ricky, pozdrawiam cię. Najpierw cię muszę nauczyć po polsku, żebyś rozumiał, że cię pozdrawiam, ale spoko. I dlatego jest elastyczny. Ktoś tam coś powiedział teraz czy ostatnio, że Binkowski ciało jest elastyczne. No tak. Zobacz, z kim się wychowywałem, nie? Rozumiesz? To jest podstawą boksu. Podstawą boksu jest całe to, że jeżeli, jak jesteś w tym ringu, nie masz być spięty, czy stać wizerunkiem kamienia, nie? Żeby być spięty jak kamień, nie? O to chodzi, żeby przybrać kształt wody, nie? Musisz być płynny. On mi to powiedział, nie? Nie, niech on mi... Powiedział? To by tak powiedział? Nie, na YouTubie tak powiedział. Na serio? Nie, ja nie oglądam, ja nie wchodzę w YouTube, ja mam swoje życie. Ale ten, jeżeli... Nie ma sprawy. Ty! Także przygotowuję się na tą walkę, a nie było łatwo, bo tak jak wiesz, w tą zimę, tak, przez ostatnie 10 lat takiej zimy nie było, nie? Wszystko co ja mówię jest prawda, co nie jest prawda, ty mi przybijesz, że to jest prawda, co te inne rzeczy są nieprawdziwe? Z Binkowskim rozmawiam, jak nie jest prawda, to nie mówię. Zawodnik, który swego czasu także studiował psychologię przed państwem, gość z Kanady, Artur! Taktyk, jeśli chodzi o rywalizację ringową, który jest przygotowany perfekcyjnie, wówczas spisuje się znakomicie. Orłej!